tydzień, byłem tam tydzień temu. Teren powinien być dawno przygotowany pod nadchodzące ekshumacje. Ekshumacji chyba nie będzie po prostu w tym roku, bo miasto nie zabezpieczyło tego terenu. IPN tutaj też ma swoje zasługi. Rada Pamięci. Żadna z tych instytucji nie zrobiła nic, żeby te ekshumacje się odbyły. A może w ostatniej chwili to się uda jeszcze, prawda? Bo trzeba to zrobić, póki jest ciepło, prawda? Ale ja na razie nie widzę żadnych szans. Tym bardziej, w związku z tym, bardzo zagrożony jest termin tego uroczystego pogrzebu żołnierzy wyklętych, 27 września. Okazuje się, że nawet prezydent Komorowski jest ignorowany. On powiedział, że tego dnia ma się odbyć pogrzeb państwowy, nawet objął patrona. Ale instytucje polskiego państwa nie przejęły się tym zupełnie. IPN nie wydał żadnej formalnej zgody na rozpoczęcie ekshumacji. Pan minister Bunet nie odpowiedział na nasze listy, czy w ogóle są jakieś fundusze na pomnik, na ten panteon, który tam ma powstać. No bo to nie ma być jakaś tablica do pomniczek, tylko to ma być panteon polskiej chwały. Może coś na wzór cmentarza Orłów Włoskich. To ma być wielki monument, który odda charakter, wielkość tych żołnierzy, którzy walczyli niezłomnie do końca. Pewnie pieniędzy nie ma, na odpowiedzi nie ma. A pan minister Bunet nie rozpisał żadnego konkursu, żadnego przetargu na ten pomnik. Proszę Państwa, no, możemy teoretyzować, mówić, że no tak, no oczywiście zrobimy wszystko, że 27 września będziemy w pogrzeb, ale się w tej sprawie nic kompletnie nie dzieje. Już nawet Łukasz Kamiński, prezes IPN-u, stwierdził, że być może nie uda się. Ja jeszcze mam dzień na ziemi, no zobaczymy, prawda? Powiem tylko tak, że jeżeli w tym roku nie zostanie ten termin dotrzymany, to będzie można go w kółko przekładać. No, w przyszłym roku też możemy usłyszeć, no nie udało się, prawda, zrobimy to jeszcze później. I tak możemy jeszcze się bawić nieskończoność. Tylko, drodzy Państwo, my nie mamy na to czasu, prawda? Ja przypomnę tylko jedną osobę w tym kontekście. Panią Marię Fildor, córkę generała Fildorfa. Ona miała dwa cele w swoim życiu. Z jednej strony osądzenie żyjących morderców ojca, co się nie spełniło w trakcie jej życia. To była pani Helena Woliwińska-Brus, oczywiście w Oksfordzie, ale było też szereg zbrodniarzy mieszkających w Polsce, w Warszawie. Teraz często pod bokiem polskiej prokuratury. No, niedaleko po placu Krasińskich też mieszka do dziś zresztą śledczy bezpieczny, który katował generała Fildora. Na placu Krasińskich jest IPN. No, i nie można było oczywiście tego pana zaprosić na przesłuchanie. Tak? Więc Maria Fildor poniosła porażkę w tym punkcie, ale niestety poniosła porażkę w drugim punkcie. A ten punkt brzmiał: muszę odnaleźć szczątki swojego zamordowanego ojca. Ona poświęciła życie tym dwóm sprawom. I też się niestety nie udało. Więc jeżeli będziemy przekładać tę sprawę, to za chwilę, czego oczywiście nie życzę, ale Państwo Pileccy są w podeszłym już wieku. Oni mogą nie doczekać tego momentu. Czekali na to całe życie. Gdzie jest ojciec? To nie dość, że komuniści zabrali tego ojca, wtedy, kiedy oni byli dzieci, to brutalnie mordując, prawda, polskiego bohatera. Potem jeszcze zamazali właśnie wszelkie ślady, bo tak właśnie tak to wyglądało, prawda. Na Rakowieckiej strzelali w tył głowy, potem wywozili w nieznanym kierunku, do jakiegoś domu, gdzieś pod ziemią zakopywali. Przecież ludzie nie mieli pogrzebów, ani nawet w trumnach nie byli chowani. Oni byli zrzucani brutalnie do ziemi.
nieraz w mundurach niemieckich. Pan poseł mówił, prawda, latek z obciętą głową. Mundury niemieckie jeszcze do tego, Hieronim Dekutowski z aparatu cichociemny. Właśnie jeden z tych żołnierzy, jeden z tych wybitnych polskich dowódców i wybitnych Polaków, prawda? I myślę, że dorównywał też Pileckiemu, prawda, bo był piękną postacią. Dodatkowo został pohańbiony już nie tylko tym, prawda, nie tylko, na to w ogóle to za czym my mówimy. Ci ludzie byli zrzucani właśnie do tych dołów jeszcze z wysokości. Jeden na drugiego, które niwelowano, posypywano wapnem, żeby oni nigdy nie zostali odnalezieni. Stąd dzisiaj też tak trudno, tak trudny jest to proces ekshumacyjny. Kolonią była Polska. Dlaczego też nasze elity niestety